Dzień dobry, bardzo cieszę się, że spotykamy się kolejny raz, dzisiaj po to, żeby trochę poplotkować. Przyjrzymy się skandalom z życia Henryka Sienkiewicza, których refleksy albo dokładne ilustracje znajdziemy w dwóch jego utworach, w powieści współczesnej Rodzina Połanieckich i w noweli humoresce Ta Trzecia. Mówiliśmy przy wielu okazjach o tym, że Sienkiewicz to nie tylko pisarz, nie tylko działacz społeczny i publicysta, ale też celebryta w ścisłym tego słowa znaczeniu. A nie od dziś mamy do czynienia z sytuacją, w której o sławnej osobie mówią i plotkują wszyscy, posuwając się nawet do ingerowania w prywatne sprawy. Jednocześnie trzeba tutaj uczciwie przyznać, że sam Sienkiewicz nie był krystalicznie czysty, popełnił błędy w swoim życiu osobistym, których konsekwencje musiały być dotkliwe, zwłaszcza dla kogoś, kto stale był na świeczniku. Henryk Sienkiewicz stracił swoją pierwszą żonę w październiku 1885 roku. Maria Strzetkiewiczów zmarła z powodu gruźlicy. Gdy przeżył już czas żałoby, wielu z jego bliższych i dalszych znajomych próbowało wyswatać go z różnymi kobietami, najczęściej znacznie młodszymi od niego, przed czym sam zainteresowany długo się wzbraniał, aż do czasu. Bo gdy w styczniu 1892 roku spędzał czas ze swoimi dziećmi w Krakowie, do miasta przyjechał Konstanty Wołodkowicz, magnat pochodzący z Odessy, który dorobił się ogromnego majątku budując liczne cukrownie, gorzelnie i młyny. Jego żona Helena była osobą wyjątkowo energiczną, trzymającą w garści rodzinę, ale też bardzo zaborczą i ambitną, a jej ambicja wyrażała się w tym, że postanowiła zdobyć dla swojej córki, Marii, jak najlepszego męża. Maria Wołotkowiczówna była adoptowana, przed przysposobieniem nosiła nazwisko Romanowska. Sam Sienkiewicz miał pewne podejrzenia co do pochodzenia swojej przyszłej żony, i w prywatnych listach wysyłanych do siostry pierwszej małżonki, sugerował, że jest po prostu nieślubnym dzieckiem któregoś z państwa Wołotkowiczów. Kiedy się poznają, Sienkiewicz ma 46 lat, a Marynuszka, bo tak później nazywał Marię, nie skończyła jeszcze 20 lat. Już sama różnica wieku między nimi sprawiała, że wielu dopatrywało się w tym związku skandalu, ale to był dopiero niewinny początek. Po spotkaniu w Krakowie Maria zaczyna pisać listy do Sienkiewicza, a swoimi dopiskami uzupełnia je jej matka. On odbiera listy w zakopanem i odnosi wrażenie, że są bardzo emocjonalne. Maria pisze, że jest smutna, że tęskni za nim, sama zadaje sobie pytanie, czy go pokochała. Pani Helena z kolei pyta, czy w razie jej śmierci Sienkiewicz byłby w stanie zająć się panienką, a do tego dodaje pytanie o mniejszej wadze, na przykład o to, jak robi się serwatka. Wszystko wskazuje na to, że początkowo pisarz jest nastawiony do kobiet negatywnie i czuje nad nimi pewną przewagę, ponieważ zwierza się swoim przyjaciołom pisząc, gdybym chciał wyzyskiwać te pani i zrobić dobrą partię, to bym mógł zrobić i prócz tego urabiać je w ręku jak wosk. Mijają kolejne miesiące, kiedy Sienkiewicz koresponduje z obiema paniami, a jego bliscy przekonują, że Maria to dla niego najlepszy wybór. W ten sposób opisywał nawracanie, którego podjął się jego przyjaciel Zygmunt Cieszkowski. Zizi tu przyjeżdża codziennie, teraz po prostu jako misjonarz. Chodzi o nawrócenie mnie na marynusizm. W tym celu wymienia się, ile będzie miała, o czym mam lepsze informacje. Wychwala się jej wykwintność, urodę i zaklina w imię społeczeństwa, literatury etc. Co ich to może obchodzić? Słucham i milczę jako sfinks przy księżycu. W grudniu Sienkiewicz otrzymuje zaproszenie do Odessy na święta Bożego Narodzenia. Tutaj pojawia się problem, bo chociaż ma ochotę pojechać do marynuszki i jej rodziców, brakuje mu na to pieniędzy. Ci, którzy w XIX wieku pozwalali sobie na dalekie podróże, musieli przeznaczać na nie ogromne sumy. I chociaż Sienkiewicz był już tym autorem trylogii, to jednak nie miał tak wielkich oszczędności. Dlatego właśnie zdecydował się podpisać umowę na stworzenie powieści, której akcja działaby się w czasach jemu współczesnych, a którą znamy dzisiaj pod tytułem Rodzina Połanieckich. Wysokie honorarium obiecała mu redakcja czasopisma Biblioteka Warszawska. I już wtedy czuł, że pisanie powieści będzie dla niego katorgą, ponieważ pogarszało się jego ogólne samopoczucie, miewał problemy zdrowotne, ale tymczasem koniecznie chciał zdobyć środki na wyjazd do Willi Wołotkowiczów. Dostał sporą zaliczkę na poczet mającej powstać powieści i wyjechał do Odessy, skąd wrócił już jako dumny narzeczony Marii Wołotkowiczówny. Jeszcze nie wiedział, jak dużo będzie kosztowała go ta relacja. Maria była przepiękną dziewczyną. Sienkiewicz nazywał ją liliowym majestatem. I może już teraz zatrzymajmy się i zajrzyjmy do Rodziny Połanieckich, którą to powieść autor pisał równolegle do rozwijającej się znajomości z Marynuszką. Tam o wyglądzie Maryni Połanieckiej przeczytamy, że ma twarz o liliowych tonach. Młody poeta Ignacy Zawiłowski myśli o niej właśnie jako o Lili, i kiedy się w niej potajemnie kocha, nazywa ją właśnie w ten sposób, a nawet pisze dla niej liliowe wiersze. Czy w związku z tym możemy powiedzieć, że już teraz znaleźliśmy postać, którą Sienkiewicz wzorował na swojej narzeczonej Marii? I tak i nie, bo jesteśmy w tym momencie na początkowym etapie tworzenia powieści, kiedy Sienkiewicz jest na zabój zakochany w marynuszce i pisze do niej w listach. Błądzi się często, gdy się szuka dróg, ale teraz, gdy wiem, na jakiej można znaleźć ciebie, twoje szczęście i twój spokój, pójdę nią bez wahania. W pierwszą wspólną podróż wybierają się do Włoch, kraju, który Sienkiewicz nazywa swoją drugą ojczyzną. Wiosnę spędzają wspólnie w Nerwi. Pisarz zachwyca się swoją młodą, ukochaną i pisze dla niej wiersz Lotus oraz nowelę Bądź Błogosławiona, w której hinduski Bóg zamienia kwiat lotosu w cudowną kobietę. Ta roślinna metafora zostaje później wykorzystana do opisu Maryni, narzeczonej Połanieckiego. Jej urodę porównuje się właśnie do kwiatów. Ślub Sienkiewicza i Marynuszki miał się odbyć w Rzymie, ale niestety nie dochodzi do niego, ponieważ brakuje dokumentów panny młodej, na co obrusza się jej matkę, która uważa, że do zamąż pójścia córki powinna wystarczać wyłącznie jej zgoda. Atmosfera staje się napięta, a Sienkiewicz coraz częściej kłóci się ze swoją przyszłą teściową o nieistotne drobiazgi. Ta żąda na przykład, aby przeznaczył 1000 rubli rocznie na drobne wydatki swojej żony. Dla porównania dodam, że listonosz w XIX wieku zarabiał około 150 rubli rocznie. Sienkiewicz oczywiście uważa ten pomysł gospodarowania własnymi pieniędzmi przez teściową za absurdalny. Helena kwituje to stwierdzeniem pełnym rozpaczy, że po roku takiego traktowania jej podopieczna umrze z nędzy. Po czasie Sienkiewicz wspominał, że już wtedy powinien zrozumieć, jak wielką rolę w jego relacji z żoną odegra Wołodkowiczowa. Pisał o tym w ten sposób. Otóż oświadczam Ci pod słowem, że mam sobie tylko jedno do wyrzucenia. Kochając Marynuszkę szczerze, byłem i dla niej, i dla jej matki tylko za dobry, za wyrozumiały, za nadto ustępujący, za nadto pozwalający na wdawanie się między nas. Pierwsza istotna ingerencja Teściowej polegała na tym, że próbowała sama zdecydować o nowym terminie ślubu. Miał on się odbyć w maju, ale Teściowa stwierdziła, że jest to miesiąc poświęcony matce dziewicy i lepszym rozwiązaniem będzie pobranie się w czerwcu. Państwo młodzi mieli ślubować sobie 25 czerwca, ale już w drodze powrotnej z podróży do Włoch dochodzi do kolejnych, jak to nazywa Sienkiewicz, kwasów i nieporozumień. Pisze, Mamę, mimo że jest to przeciwne mojej naturze, muszę trzymać coraz krócej. W maju Sienkiewicz niespodziewanie otrzymuje list, w którym Teściowa zrywa narzeczeństwo jego i marynuszki, korzysta z przedziwnych argumentów, jak ten, że jej córka nie czuła w sobie siły być promieniem i kwiatem szczęścia i wszystkim zarazem. Sienkiewicz sądzi wtedy, że kobiety znalazły po prostu lepszego kandydata na męża, ale nie poddaje się, tutaj też chodzi o jego honor, i dalej koresponduje z rodziną Wołodkowiczów. Wbrew wszystkiemu, a zwłaszcza wbrew zdrowemu rozsądkowi, zostaje podjęta decyzja, że do ślubu jednak dojdzie. Wyznaczono datę 11 listopada 1893 roku, ślub miał odbyć się w Krakowie. W drodze do Krakowa Sienkiewicz odwiedza zaprzyjaźnioną rodzinę Raczyńskich w Rogalinie, więc mamy w tej sprawie nasz rodzimy wielkopolski wątek. Róża Raczyńska pomaga mu skompletować strój na ten ważny dzień. I chociaż sama jest bardzo zamożna, to po latach nie szczędziła złośliwości Wołotkowiczom, pisząc o nich, że należą do supra-supra elegancji, do której Sienkiewicz musiał się jakoś dostosować. O dziwo, tym razem do ślubu dochodzi, odbywa się on w prywatnej kaplicy, przewodzi mu kardynał Dunajewski. Tę uroczystość opisał nawet Tadeusz Bojżeleński, który wkradł się na ślub, korzystając z zaproszenia należącego do jego ojca. Pisał, że był to arcydystyngowany ślub, że na ślubie tym znalazł się cały wielki świat krakowski. Dodawał też coś na temat homilii kardynała. Książę Kardynał wypieścił po literacku swoje przemówienie, robiąc aluzję do głośnej powieści Sienkiewicza. Z naciskiem mówił błogosławiąc nowożeńcom, z dogmatem idźcie w świat. Pojechali z dogmatem w podróż poślubną, oczywiście na południe. Oczywiście, Sienkiewicz zabrał swoją żonę w podróż poślubną do miejsca, w którym spędzili pierwsze wspólne i szczęśliwe chwile, czyli do nerwi we Włoszech, a wcześniej zatrzymywali się w Wiedniu, Wenecji, Genui i Pedli, co ma dla nas znaczenie o tyle, że także Połaniecki zabrał swoją żonę w podróż poślubną właśnie do Włoch. Zatrzymują się w hotelu Eden, Sienkiewicz pisze w listach rozmarzonych, Cudowna pogoda, ciepło jak w lipcu i powietrze niezrównane. W tych warunkach hotel Eden, zwłaszcza przy Marynuszce, dobrze się nazywa. Zapamiętajmy tę rajską nazwę hotelu jeszcze na moment, zanim zajrzymy ponownie do rodziny Połanieckich. Sienkiewicz cieszy się szczęśliwymi chwilami z małżonką, ale jest coś lub raczej ktoś, kto nie daje małżonkom spokoju. Pisarz donosi o tym swojej szwagierce. Cóż ci powiem? jest nam razem dobrze i pewno będzie dobrze o ile pani wołodkowiczowa nie zepsuje nam życia nie masz pojęcia do jakiego stopnia ona miota się od chwili naszego wyjazdu ułożyła sobie że marynuszka gryzie i zagryza się z tego powodu że zatem tragedia gotowa jej zaś obowiązkiem rozbijać się o wszystkie ściany i grać dla dobra marynuszki rolę króla lira nie widzi że to jest raczej farce oni zapowiadają swój przyjazd do włoch na sycylię ale ja tam się nie pokażę. Tu mi dobrze. Oni, czyli teściowie Sienkiewicza, faktycznie przyjeżdżają do Włoch już po dwóch tygodniach od ślubu, a marynuszka ucieka od swojego męża. Żona Sienkiewicz'a postanawia schronić się w apartamentach, w których przebywa jej matka. Mogą sobie Państwo wyobrazić, jak wielki skandal wybuchł w tym czasie w Warszawie, Krakowie i każdym innym polskim mieście. Spekulowano na temat tego, dlaczego Sienkiewicz tak szybko został słomianym wydowcem, czy przestraszył młodą dziewczynę, znęcał się nad nią, co wydarzyło się w hotelu Eden. Oczywiście pojawiały się przeróżne wersje wydarzeń, ale najbardziej do rozpadu związku musiała przyczynić się teściowa, która, jak zapisał Sienkiewicz, prowadziła swoją córkę jak na sznurku. Wtedy właśnie zaczął się prawdziwy koszmar, ponieważ Wołodkowiczowa dokładała wszelkich starań, żeby zniesławić swojego zięcia, o czym on pisał wzburzony, że miał do czynienia z rodziną, która wskutek zwichnięcia umysłowego nie umie ocenić, spotwarza, a dla rozłączenia się ze mną gotowa wykazać albo, że moja żona była tylko moją konkubiną, albo, że ja byłem impotentem, albo, że mi ją zaniedbywał. W listach pojawi się też wiele innych zarzutów, na które Sienkiewicz nie potrafi odpowiedzieć, ponieważ trudno mu wyobrazić sobie, jakie kłamstwa może jeszcze wymyślić teściowa. Pisarz komentował, by wreszcie człowiek, który się dużo napracował i zyskał jakie takie uznanie, który szczerze chciał dobra, stał się igraszką lekkomyślności, niepoczytalności, zapalonej głowy, narwania i jakiejś histerii starej kobiety tę starą kobietę nazywa też dużo mniej wybrednymi określeniami jak stara małpa, niepoczytalna wariatka, kanalia odeska i głupia gęś. Szybko zaczyna rozumieć, że musi zerwać jakiekolwiek stosunki z rodziną Wołotkowiczów, tym bardziej, że zarzuty kobiet zaczynają się mnożyć i urastać do zupełnych absurdów. Pod wpływem opowieści teściowej wszędzie mówi się o tym, że Sienkiewicz był dla żony okrutny, że już po tygodniu od ślubu zaczął ją zdradzać, że wcale z nią nie sypiał, podobno na tę okoliczność wykonywano nawet odpowiednie badania, ale powtarza się też deklaracja, że na głowie teściowej miał rozbijać twarde jaja. Helena i Marynuszka rozpoczynają staranie o rozwód, a w zasadzie unieważnienie ślubu kościelnego, które trwają prawie trzy lata, kiedy wreszcie stolica apostolska rozwiązuje małżeństwo Henryka i Marii Sienkiewiczów. Jako powód podano niedopatrzenia formalne, a konkretniej fakt, że w parafii Sienkiewicza nie ogłoszono zapowiedzi ślubu. Dzisiaj, ale wtedy także, trudno uwierzyć w takie uzasadnienie, a jednak do rozwodu doszło. Nie zapominajmy o tym, że okres budowania relacji z marynuszką, a także rozstania, to jednocześnie czas, kiedy Sienkiewicz pisze swoją powieść. W odcinkach Rodziny Połanieckich, publikowanych w kwietniu 1894 roku, niespodziewanie pojawiają się nowe postaci, których wprowadzenia zupełnie nic nie zapowiadało i nie do końca miało uzasadnienie fabularne. Stanisław Połaniecki zatrudnia w swoim domu handlowym Ignacego Zawiłowskiego, młodego, ambitnego, ale dosyć ubogiego poeta. Ten z kolei najpierw kocha się w żonie Połanieckiego, ale ponieważ uczucie nie może się zrealizować, pani Aneta Osnowska próbuje wyspatać go z linetką Castelli. Dziewczyną, która była zupełną pięknością o rysach bardzo regularnych, czarnych oczach, złotawych włosach i cerze aż zbyt pięknej, bo niemal porcelanowej. Zasadniczą jej wadą jest jej toksyczna zastępcza matka, która często popada w mitomanie. Pani Broniczowa była ciotką Linety i jej wyłączną opiekunką. I tak przed oczami mamy Marynuszkę z jej matką. Podobieństwo zauważyli wszyscy. Helena Krasińska pisała do Sienkiewicza, że wprowadzenie do powieści postaci pani Broniczowej i Linetki kosztuje panią Wołotkowiczową i jej córkę wiele łez. Na co on odpowiadał? Doprawdy łaskawa pani, ja nie tylko nie opisuję nikogo w postaci pani Broniczowej, ale robię wszystko, żeby uniknąć podobieństwa. Ludzie go wprawdzie szukają i jest rzeczą charakterystyczną, że jak znajdą typ płaski i kłamliwy, to go natychmiast dostosowują i widzą portret. Swojego przyjaciela Mścisława Godlewskiego informował: Gdybym chciał robić te panie, to wierzcie mi, że potrafiłbym malować inaczej i portrety, i historie. Na szczęście broni mnie od podobnych usiłowań choćby tylko dobry smak i od dawna wiadoma mi prawda, że nie wszystko, co jest rzeczywiste, może być prawdopodobne w powieści. Właśnie, w czym wobec tego życie było podobne do powieści? Sama postać Linetki w wielu aspektach przypomina historię Marynuszki. Zacznijmy od tego, że wszyscy mówią o niej jako o nadzwyczajnej, ale Zawiłowski dosyć szybko zauważa, że nie należy do osób najmądrzejszych. Oczywiście jest piękna i nieprzypadkowo porównuje się ją do rajskiego ptaka, bo przypomnijmy, że Sienkiewicz podróż poślubną spędził z żoną w hotelu Eden. A o Łotkowiczównie, kiedy jeszcze była jego narzeczoną, Sienkiewicz pisał Istotnie spostrzegłem w pannie Marynuszce, obok wielkich przymiotów, zupełną nieobecność różnych uczuć, jak na przykład poczucia obowiązku względem kraju, zbytnie przywiązanie do zbytku, do towarzystw i tym podobne. Z kolei, linetka opisywana była jako materialistka. Do rzeczy powierzchownego zbytku miała wrodzony pociąg, i Ciocia, prosząc Zawiłowskiego, by sobie kupił to lub owo, spełniała tylko jej żądania. Mimo wszystko Zawiłoski dał się porwać namiętności i postanowił oświadczyć się kastelce, na co pani Broniczowa zareagowała w ten sposób. Niech się pan nie dziwi, że ja się tak do wszystkiego mieszam, ale ja przecie wasza mama. Otóż mama ogromnie ciekawa, jaki pierścionek pan przygotuje dla niteczki. Prawda, że to będzie coś ładnego? Tyle ludzi będzie na tych zaręczynach, a przytem nie ma pan pojęcia, co to za malec wybredny. Ona taka nawet w drobiazgach estetyczna. Faktycznie, ciotka linetki zaczęła coraz wyraźniej ingerować w relacje zakochanych. Po pierwsze ich szczęście uzależnia od zamożności przyszłego męża. Początkowo kobietom wystarcza to, że Zawiłoski ma zadatki na świetnego poeta, który może zostać sławny, gdy o nim słuchają, wyobrażają sobie mężczyznę odlanego ze spiru, a tymczasem okazuje się, że jest całkiem niski, zupełnie jak Sienkiewicz, później już sympatia Broniczowej i jej podopiecznej zależy od tego, czy Zawiłoski ma szansę otrzymania spadku po swoim. Krewnym, czy też nie. To wydarzenie ma zresztą odzwierciedlenie w prywatnym życiu Sienkiewicza, który także liczył na spory spadek po Kanucie Gorkowskim, ale na skutek pomyłki w personaliach otrzymał go ktoś inny. Kastelka i Broniczowa marzą o tym, aby przyszły mąż linetki był kimś naprawdę ważnym, co narzeczona Zawiłowskiego odsłania w dosyć prymitywny sposób. Z panem. Może ja nie umiem tego dobrze wyrazić, ale nieraz mi się zdawało, że to tak, jakby wstępować na jakąś górę, albo na jakąś wieżę. Gdy się raz stanie na wierzchołku, widać świat cały. Przed tam jednak trzeba iść i iść i trudzić się, a ze mnie taki leniuszek. Czy to nie jest przytek do płomien listów marynuszki, która zakochała się nie tyle w samym Sienkiewiczu, co w jego ogromnej sławie? O linetce kasteli bohaterowie mówią w taki sposób. To jest zupełny automat, w którym serce uderzy wówczas dopiero, kiedy je matka kluczem nakręci, a o marynuszce, że jest nakręcana jak zegar i popychana jak maneki. Co więcej, w wielu towarzyskich kręgach plotkowano na temat tego, że to pani Wołodkowiczowa zakochała się w Sienkiewiczu, a nie mogąc mieć go dla siebie, wmówiła zakochanie własnej córce, bezwolnej marionetce. W rodzinie Połanieckich na pierwszy plan wysuwa się charakterystyczna cecha pani Broniczowej, ze sprawą, której jej otoczenie zaczyna postrzegać ją jako wariatkę. Jest mitomanką, a najczęściej kłamie, opowiadając o swojej podopiecznej, która w dzieciństwie miała być błogosławiona przez samego Wiktora Igo czy Napoleona. Jak żartuje pan Maszko, sam Kedyw miał prowadzić broniczową na piramidę Cheopsa, Alfons hiszpański dzień witał ją w kan, a Muse pisał jej wiersze w albumie. Maszko dodawał. Teraz od czasu, gdy panna Castelli dorosła, ciocia odbywa te imaginacyjne podróże już nie na własny rachunek, ale siostrzenicy. A teraz przeczytajmy, co Róża Raczyńska pisała o pani Helenie Wołotkowiczowej. Adoptowała wreszcie ubogą dziewczynę i wychowała ją w niesłychanych fumach bo jeśli pierwsza komunia, to chyba sam ojciec święty w Watykanie. Podobnie jedyną stosowną partią dla przebranej córki wydał się damie najsławniejszy wówczas człowiek w Polsce i tak długo uganiała za Sienkiewiczem, aż dopięła swego. W tym kontekście trudno uwierzyć Sienkiewiczowi, który pisał co do Połanieckich, daleki jestem od odtwarzania w powieści mojej własnej sprawy. Ale ilekroć zrobię kobiety kłamliwe, egoistki, przewrotne, słowem liche natury, będą musiały istnieć rysy podobne. Prywatnie pisał, że to co robią, to nikczemność istotnie przechodząca miarę. Ostatecznie zaręczyny Zawiłowskiego i Linety zostają zerwane z powodu zdrady, jakiej dopuściła się Niteczka. Proszę też zwrócić uwagę na jej pseudonim. Niteczka owinęła Zawiłowskiego wokół palca, a jej opiekunka snuła nici dalej. Obie Panie napisały do niego list, który w wielu punktach przypomina ten, który Sienkiewicz otrzymał od Heleny Wyłotkowiczowej przy pierwszym rozstaniu z marynuszką. Pojawia się tam na przykład zarzut, że linetka w warunkach, jakie zapewniał jej Zawiłowski, nie przeżyłaby jednego roku. To samo Helena sugerowała swojemu przyszłemu dzieciowi. Kobiety mówiły Zawiłowskiemu, że to on postawił przed kastelką za wysokie wymagania, a dziewczyna przestraszyła się. Przekonywały też, że mimo wszystko wybaczają mu. Poza tym wszystkim zaczynają opowiadać historię o jego despotyzmie i niezgodności usposobień z Linetą. Poeta doprowadza to do tak skrajnej rozpaczy, że postanawia popełnić samobójstwo, ale kula nie zabija go. Od tego momentu niestety zawiłoski nie przypomina już siebie. Jest zupełnie osowiały, traci też zdolność pięknego wysławiania się, a w rezultacie przestaje tworzyć. Opowiadane wszem i wobec kłamstwa są dokładnym odwzorowaniem sytuacji Sienkiewicza, który pisał: Donoszę, że nie posiwiałem, ale pobielałem jak mleko i nie mam ani jednego ciemnego włosa na głowie, wąsach i brodzie. Z kolei tragiczna historia Ignacego Zawiłowskiego, który nie pokonał swojej twórczej niemocy, znajduje odzwierciedlenie w uwagach Księkiewicza, odnotowującego, że Wołotkiewiczowa odtrąbiła już koniec jego talentu. I rzeczywiście, jeszcze przez pewien czas pisarz nie mógł podnieść się po tak wielu wymierzonych w niego ciosach. To był z pewnością jeden z trudniejszych okresów jego życia. Na domiar złego w tym czasie próbował się jakoś zrelaksować, jeżdżąc na rowerze i wpadł na mur, rozbił sobie głowę. I chyba bardziej niż konsekwencje tego wypadku dręczyło go wtedy to, że plotkujący mogliby z tego wysunąć analogię do próby samobójczej Zawiłowskiego, ale nie ma co ukrywać. Sienkiewicz sam przyłożył rękę, a w zasadzie pióro, do tego, aby takie fantastyczne opowieści powstawały w głowach czytelników. Czy rodzina Połanieckich była jego słodką zemstą, czy też przypadkowym podobieństwem? Odpowiedź pozostawiam Państwu. Chociaż współcześni Sienkiewiczowi nie mieli co do tego wątpliwości, na salonach Konstantego Wołodkowicza zaczęto witać imieniem Teodora, czyli zmarłego męża pani Broniczowej. Tymczasem przyjrzyjmy się innemu dziełu Sienkiewicza, krótkiej humoresce Ta trzecia, której treść podobnie związana jest z potężnym skandalem towarzyskim, choć pochodzącym z czasów młodości Sienkiewicza. Jego pierwszą narzeczoną była młodziutka Maria Kelerówna, w której zakochuje się na zabój. Dręcza jej pierścionek zaręczynowy, ona jemu także daje symbol ich miłości, który Sienkiewicz wkrótce gubi. To między innymi z powodu tego niefortunnego wypadku ich zaręczyny zostają później zerwane listownie przez ojca Marii, ale nieoficjalnie plotkuje się o tym, że Sienkiewicz, który wtedy był dziennikarzem, wydał się panu Kelerowi zbyt ubogi. Maria Kellerówna do końca życia pozostała samotna, w pamiętniku zapisywała deklarację miłości do Sienkiewicza. Samo wydanie humoreski Ta trzecia w 1888 roku odbiło się szerokim echem, ponieważ krytyka przyjęła tę nowelę bardzo chłodno. Uważano, że Sienkiewicz jako pisarz jest w niej zupełnie niepodobny do siebie. Jeden z recenzentów, Stanisław Tarnowski, stwierdził, że czytając utwór, ma wrażenie, że patrzy na Sienkiewicza jak na Mojżesza tańczącego kankana. W opowiadaniu autor przedstawia postać malarza Władysława Magórskiego, który jest bardzo ubogi. Darzy miłością Kazię Susłowską, córkę byłego naczelnika w byłej Komisji Skarbu Państwa. Susłowscy należą do arystokracji, więc niechętnie patrzą na związek z biednym artystą. Pewnego dnia listownie zrywają zaręczyny, zapewniając, że powodem nie jest położenie materialne Magórskiego. Sytuacja zmienia się, kiedy malarz odnosi sukces, zdobywając prestiżową nagrodę za jeden ze swoich obrazów, dzięki czemu zaczyna mu się finansowo powodzić, a rodzice Kazi z powrotem przyjmują go do swojego domu. Wciąż są jednak dla niego nieprzyjemni, jakby próbując udowodnić, że nie zależy im na jego pieniądzach, co zraża go i do rodziny, i do jego ukochanej. Niedługo później trafia w ramiona swojej dawnej przyjaciółki, aktorki teatralnej, z którą się żeni. I chociaż Sienkiewicz już w trakcie tworzenia noweli zarzekał się: W tym pamiętniku nie ma nic podobnego do stosunków moich osobistych lub tych, wśród których się obracałem, to wiemy już, że nie do końca możemy mu ufać. Ojciec pierwszej narzeczonej Sienkiewicza był wysoko postawionym urzędnikiem w zarządzie poczty. Matka też należała do zamożnych osób. Nie można tego samego powiedzieć o młodym Henryku, który wywodził się z ubogiej rodziny i choć w tym czasie publikował już swoje pierwsze drobne utwory, to jednak nie mógł pochwalić się dużą niezależnością finansową. Licząc na zyski z zakupu warszawskiego tygodnika Niwa, zdecydował się nawet na pożyczkę od bliskiej krewnej Kalerówny. Gdy zbliżał się termin ślubu Marii i Sienkiewicza, on postanowił wyjechać do Ostendy, a następnie do Paryża, skąd pisywał list do dziewczyny. W tym czasie jej rodzice robili już wszystko, aby zerwać zaręczyny. Narzeczony tłumaczył im się z wydatków podczas podróży, a dosyć poirytowany pisał do niej: Nie podawałem się za majętniejszego niż jestem rzeczywiście. Pieniądze faktycznie musiały stanąć na przeszkodzie ich związkowi, skoro Kelerówna w pamiętniku zapisywała takie słowa swoich rodziców. On musi mieć pieniądze, on zginie bez nich, mówią. Zerwie sam, porzuci cię lub będziesz mu kulą u nogi. Dokładnie tak jak w tej trzeciej, po powrocie z podróży Sienkiewicz otrzymał przesyłkę z pierścionkiem zaręczynowym Marii. Nie bez znaczenia jest tutaj także jego znajomość z Heleną Modrzejewską, sławną aktorką, ponieważ kalerowie posądzali go o romans z nią. Postać uwodzicielskiej i bardzo popularnej aktorki sportretowana jest też w tej trzeciej. Czy w tej noweli Sienkiewicz wreszcie zrealizował swoją zemstę na niedoszłych teściach? Ustami Magurskiego wypowiedział to, czego nie miał odwagi powiedzieć zaborczym kalerom? Kto wie. Serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. Zapraszam na kolejne oprowadzanie i warsztaty z cyklu Kultura w sieci, które będą publikowane na facebookowych profilach Muzeów Biblioteki Raczyńskich, Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza, mieszkania pracownika Zimiery i Łakowiczówny, pracowni Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz samej Biblioteki Raczeńskich. a my usłyszymy się już za mniej niż miesiąc.